Ogłaszam koniec wiecznego konkursu. I teraz możliwe są trzy reakcje. Reakcja pierwsza. Reakcja druga. Ha! Mam świetną nowinę! Wszystko skończyło się jak cudowny sen! I reakcja trzecia. Co? Konkurs? Jaki konkurs? Jeżeli według was dziwnie wyglądam, to przepraszam, ale chodzę na zabiegi i mam trochę opuchniętą twarz dzisiaj. Znaczy, no od kilku dni. Tak, wiem, że dzisiaj jest poniedziałek wielkanocny, ale no niestety kiedyś musiałem się z wami podzielić tą przykrą dla was informacją. Na przestrzeni wielu miesięcy okazało się, że ten konkurs niestety chyba nie był do końca dobrym pomysłem, bądź po prostu nie wszyscy na to zasługują. Dlaczego? Ponieważ nie raz, nie dwa zdarzało się tak, że na przykład jedna osoba wygrywała konkurs, ja pisałem, żeby się ze mną skontaktowała, osoba się kontaktowała, no i ja się pytam, co wymyśliłeś, co chcesz. I osoba mi odpisywała, nie wiem, wymyśl coś. No to po ki brałeś udział w tym konkursie? Nie wiem, nie ogarniam tego, nie rozumiem dlaczego, po co, na co, ale no zdarzało się naprawdę dużo takich osób. Część osób również, no nie wiem, może ja wyrobiłem sobie takie mniemanie o mnie, ale no ja nie jestem jakimś super ekstra profesjonalistą, że niektórzy mi proponują złożyć takie rzeczy, które ja w ogóle pierwszy raz na oczy w życiu widzę, no i przyznam się szczerze, nie jestem w stanie nagrać z tego poradnika. Oczywiście taką rzecz, bo próbowałem składać takie rzeczy, które ludzie mi wysłali, ale jeżeli mają się ukazywać dwa poradniki w tygodniu, to ja naprawdę nie mam tyle czasu, żeby taką super ekstra skomplikowaną rzecz się nauczyć i jeszcze umieć ją robić na tyle dobrze, żeby wam ją pokazywać. Więc no na razie to jest niemożliwe. No nie było tak, że ja po prostu mówiłem, nie chce mi się tego robić, tylko robiłem kilka sztuk modeli tego, no ale po jakimś czasie stwierdzałem, że to nie ma sensu, bo ja się no po prostu nie wyrobię, nie umiem czegoś takiego tak szybko zrobić w takiej dobrej, powiedzmy, jakości poradnika, no i żebym też po prostu sam dla siebie umiał to dobrze zrobić. Bo jeżeli coś mi się nie podoba, to ja wam tego nie pokażę, nawet jeżeli wy powiecie, że o, to jest super. No niestety mam coś takiego w głowie, że jak jakiś model mi się nie podoba, w sensie, że nie umiem go na tyle dopracować, żeby mi się podobał, to ja wam nie pokażę. Niestety. Także nieważne, co teraz napiszecie, czy będziecie krzyczeć, czy będziecie niezadowoleni, no zdania swojego nie zmienię. Ale wymyśliłem coś podobnego, czego kiedyś bardzo, bardzo dawno temu używałem i w sumie stwierdzam teraz, że może to zdać egzamin i będzie coś właśnie w stylu poradników na życzenie właśnie tego wiecznego konkursu. O co chodzi? Wymyśliłem coś takiego, że pod oczywiście najlepiej najnowszymi filmami możecie pisać, co chcielibyście, żebym zrobił. Ja nigdy tego nie brałem pod uwagę, ale teraz z racji, że zakończymy wieczny konkurs, to będę brał takie rzeczy pod uwagę. Ale jakie rzeczy będę wybierał, robił z tego poradniki? No najlepiej na przykład ktoś napisze, ej Vinci, zrób jakiegoś tam smoka. I jeżeli zobaczę na przykład, że taki komentarz ma dużo łapek w górę i uznam coś takiego za ciekawy pomysł, to nagram to. Nie mówię, że będę oczywiście każdy komentarz powyżej na przykład 5 łapek w górę robił, bo to nie miałoby sensu, ale co ciekawsze rzeczy będę wybierał.
No, zrobimy taki kompromis, taką demokrację, że po prostu będą ukazywały się takie specjalne poradniki na życzenie z tym, co chcecie, żebym zrobił, czyli co dużo osób będzie po prostu chciało, żebym zrobił. No, na obecną chwilę nie mam innego pomysłu na komunikowanie się z wami odnośnie pomysłów. Myślę, że coś takiego będzie na razie w porządku. Jeżeli kogoś zawiodłem, to przepraszam, ale no naprawdę już nie dam rady więcej prowadzić tego wiecznego konkursu. No i też dochodzi kwestia tego, że no może do końca wcześniej tego nie przemyślałem dobrze, a później to ogłosiłem, że poradniki, które ktoś wygrywa, czyli poradniki na życzenie, później nie biorą udziału w tym konkursie. I wyszło na to, że jak dużo osób wygrało poradniki na zamówienie, na przykład 6 postów z rzędu, to później przez kolejne 6 postów nie mogłem zrobić właśnie tego konkursu. No i wiele osób się bulwersowało, że czemu nie ma posta, który by brał udział w konkursie. No właśnie dlatego, że jeżeli ktoś zażyczył sobie poradnik na życzenie, no to ja nie mógłbym zrobić z tego zagadki. Dlaczego? No bo ta osoba by po prostu wiedziała i zgadła, i w ten sposób mogłaby wygrywać w nieskończoność. Oczywiście, ale wiadomo, nie wszyscy są nieuczciwi i nie wszyscy są uczciwi. Na przykład mogłaby jakieś multikonto założyć i po prostu z innego konta zgadnąć, żebym się nie skapnął, albo po prostu komuś powiedzieć, co będzie w najnowszym poradniku, i żeby sobie ta osoba zgadła i wygrała. W ten sposób, powiedzmy, no nie byłoby to ani trochę uczciwe. Więc tak to zrobiłem. Tak samo jak później mogliście zauważyć, że na okres Bożego Narodzenia też nie było długo poradników, które brałyby udział w konkursie, dlatego że znana była wam tematyka poradników, które wtedy wychodziły, czyli po prostu coś świątecznego, więc bardzo, bardzo łatwo byłoby zgadnąć, co będzie w danym poradniku, a nie o to chodziło. Tak samo na Wielkanoc ukazało się kilka właśnie takich postów, które nie brały udziału w konkursie, no bo była to rzecz wielkanocna. No i teraz, jak pomyślę, to na przestrzeni roku wychodziłoby dużo takich okresów, w których nie mógłbym dawać postów związanych właśnie z wiecznym konkursem, bo za łatwo byłoby zgadnąć. Podsumowując to wszystko, poradniki dalej będą ukazywały się w środę i niedzielę o godzinie 12, zapowiedzi w poniedziałki i czwartki o godzinie 12, ale bardzo możliwe jest to, bo chciałbym nagrać kilka trudniejszych poradników, że wtedy, kiedy będzie trudniejszy poradnik, to będzie tylko jeden tygodniowo, o czym oczywiście będę Was informował. Dodatkowo, pod najnowszymi filmami zachęcam Was do pisania, jaki poradnik chcielibyście otrzymać w najbliższym czasie. Jeżeli czyjś pomysł się podoba, to zachęcam do łapkowania takiej odpowiedzi w górę, a nie pisania 50 tysięcy takich samych komentarzy. No i to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu.